Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Justyna Bargielska, poetka, pisarka, dramaturżka, felietonistka, dziennikarka. Wszystko wymieniłam? Wszystko. Bardzo się cieszę, że wymieniłaś dramaturżkę, bo najwięcej oporów mają ludzie właśnie z tą żeńską końcówką. Pewnie dlatego, że jest trudna w wymowie, nie? A zawsze pilnuję tego, żeby... A zależy ci na takiej żeńskich końcówkach? Tak, że zależy mi na żeńskich końcówkach. Jestem żeńską. Identyfikuję się żeńsko, zależy mi na właściwych końcówkach, kiedy się mnie opisuje. No to chyba naturalne. Jak się miewasz? Dobrze. Piękna pogoda, jest wspaniała pogoda. Jak tutaj szłam, to zasypało mnie. To jest wspaniała rzecz. A tak jak mówiłam, no, ciepło nie jest moim fetyszem, zdecydowanie nie. Także jest dobrze. No wiesz, no, zima w zimie to też jest dar ostatnio. Więc. Ile trwa twoja choroba i od ilu lat się leczysz psychiatrycznie? Leczy długo, około dekady. Natomiast tę nową diagnozę, to znaczy, że to jest dwubiegunówka, no to dostałam stosunkowo niedawno. Dostałam. Prawda jest taka, że nie dostałam jej. To nie jest tak, że ona spadła z nieba na mnie. Natomiast dochodziłam do niej dość długo. Głównie dlatego, że we mnie był potężny opór przed tym. Mnie się w sumie nawet zaczynało podobać to, że mam nawracającą depresję i że można ją tam jakoś szybko ogarniać, nawracającą depresję. Ale potem zaczęły do mnie też docierać takie sygnały i od mojej pani doktor i też troszkę ja sama zaczęłam nad tym myśleć, że może to, co jest pomiędzy tą nawracającą depresją, to wcale nie jest normalny stan. To nie jest nic naturalnego i ta nienaturalność tych stanów pomiędzy depresjami się tak nasiliła, że w momencie pani doktor powiedziała, no pani Justynko, ale my już musimy na serio ten HAT rozważyć. No i wtedy... I co, i te 10 lat to właśnie była ta depresja nawracająca, tak? Ale ona była bardziej sezonowa, czy związana z jakimś wydarzeniem w życiu? Nie, zupełnie nie. Ani z wydarzeniami, ani z pogodą, zwłaszcza, że pogoda na mnie działa chyba dokładnie odwrotnie niż na większość społeczeństwa, to znaczy ja lubię, jak jest ciemno, ja lubię, jak jest zimno. To jest dla mnie stymulujące. Także to kompletnie nie działało. No po prostu pojawiała się też nie znienacka, tak? Te epizody depresyjne nie pojawiały się znienacka, no były zapowiedzi, więc mogłam się już, jak już się orientowałam, jak to działa, no to mogłam się przygotować, mogłam się zgłosić, mogłam wziąć leki. Natomiast no, ta druga część tego procesu, ten drugi biegun, no zawsze był... Znaczy robił się coraz bardziej niepokojący, tak bym powiedziała, tak? Tak to widzę. Nie miałam, na przykład, znaczy miałam lekką depresję poporodową po urodzeniu syna, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że urodziłam syna, a jednocześnie prowadziłam firmę, jednoosobową agencję reklamową. Nie wiem, to w ogóle był tak niehumanitarny eksperyment na sobie samej, jaki wtedy przeprowadziłam, bo ja postanowiłam, że ja będę tego syna tam 24 godziny ogarniać, tak, ale w taki, to było moje drugie dziecko, więc tak z takim totalnym oddaniem. Chciałam, bo za pierwszym razem tak robiłam i mi się udało, ale jednocześnie 24 godziny na dobę będę prowadziła firmę. Co wyglądało tak, że ja już leżałam podpięta do oksytocyn tam na... Ale jeszcze na mailu? Nawet nie na mailu, na telefonie. Na telefonie. Do tej pory pamiętam, jak zadzwonił mój ówczesny taki duży zleceniodawca i powiedział, że muszę natychmiast napisać artykuł o tym, że Doda zasłabła na koncercie na Bemowie, bo ma zapalenie oskrzeli. Ja mówię, panie Krzysiu, ale kurde rodzę, no na pewno musi poczekać do jutra. Tak to wyglądało. No nic dziwnego, że przy takim podejściu no, wpędziłam się w taką krótką depresję poporodową, ale akurat wtedy się było bez leków. To znaczy wtedy zadziałał mój jakiś mechanizm obronny, taki, znaczy przyjrzałam się temu, jak to wygląda, a też z drugiej strony przyszła do mnie przyjaciółka i powiedziała, ale ty masz porządek, to nie jest normalne. I wtedy zaczęłam, jak Kasia powiedziała, że ten porządek, który mam w domu przy dwójce dzieci, dwulatku i noworodku i pracy jeszcze, że mam taki porządek, ja to nie jest normalne. I wtedy zrozumiałam, że coś robię nie tak i udało mi się samej jakoś siebie z tego stanu wyprowadzić. Chciałam pogadać o artykule, który napisałaś dla Znaku, który zrobił na mnie też ogromne wrażenie i między innymi dlatego szukałam z tobą kontaktu, bo chciałam z tobą porozmawiać. Myślę, że nie wszyscy nasi widzowie i słuchacze go czytali. Polecam, ale chciałabym, żebyś opowiedziała o
o tym momencie, o takim przełomie, czy bardziej może byś to nazwała taką akcją zapaścią, jak to się stało, że wylądowałaś wylądowałaś u rodziców przy takim dołku, który cię dopadł? To już nawet nie był dołek, to już była totalna niemożliwość. To była dziura, tak? Tak. I to było pandemiczne, w okresie pandemii? Właśnie nie, wiesz, ale to ma związek chyba z inną moją taką cechą, której też nie jestem w stanie jakoś jednoznacznie ocenić, ale to zaraz o tym opowiem. To było dosłownie chwilę przed pandemią. To był początek marca, ja już w lutym się czułam coraz gorzej i ten początek marca był taki, że znowu miałam dużo pracy i takiej pracy z wychodzeniem do ludzi, to znaczy tam prowadziłam jakieś spotkania, prowadziłam jeszcze jakieś warsztaty, jeszcze miałam w planach jakieś spotkania właśnie swoje też autorskie i mówię, czułam się coraz gorzej. Przyszła taka niedziela, kiedy ja w sobotę wcześniej prowadziłam przez tam chyba 5 czy 6 godzin spotkanie z naprawdę setką dzieci, więc to było bardzo takie angażujące i męczące. Wróciłam do domu i następnego rana się obudziłam i stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie zrobić nic. A ponieważ byłam sama w domu, znaczy bo jestem samotną matką, tak, to zrozumiałam, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby leżeć, ale ja też mam matkę, nie? I rodziców w ogóle, tak? I zadzwoniłam do mamy, powiedziałam, że jestem chora, bo to jest najprostsze, co można powiedzieć. Tak, powiedziałam, że jestem chora, że poproszę męża, żeby przyszedł do dzieci. Ale takie w tyle głowy, taka przeziębiona mocniej. Chora. Przez telefon się nie, absolutnie nie wydawałam żadne wyjaśnienia. Powiedziałam, że jestem chora i czy mogłabym sobie u niej tam poleżeć parę dni, aż mi się to wszystko tam jakoś coś się wydarzy, tak, dobrego. Bo u mamy w łóżku lepiej może, oczywiście, nie? Że tak. Mama zapytała, czy mam leki. Ja powiedziałam, że mam leki, mama oczywiście miała na myśli antybiotyki, prawda, bo ona jest dużą fanką antybiotyków. A ja powiedziałam, że mam leki, ale no miałam te swoje leki, które te psychiatryczne, no i przyjechałam do mamy i bardzo szybko jej wyjaśniłam, o co dokładnie chodzi. Przy czym moja mama, ponieważ wtedy byłam naprawdę w złym stanie, byłam, nie wiem, z 10 kilo chudsza niż teraz i wyglądałam w ogóle jak upiór, więc moja mama skonfrontowana z tym obrazem mnie i z tymi lekami psychiatrycznymi, zrozumiała, że to jest choroba. Nie było dyskusji, bo wcześniej rzeczywiście moja mama miała nieco może inne pojęcie na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne i raczej niechętnie łączyła... Takie stereotypowe? Tak, dokładnie. Według niej zdrowie psychiczne to jest takie sformułowanie, które jest troszkę nadużywające. Jakie zdrowie psychiczne? Co to znaczy? Zdrowie to jest tam wątroba śledziona, trzustka i tak dalej, a psychika to jest zupełnie co innego, to jest kwestia siły woli, według mojej mamy. Była, tak? To była kwestia siły woli, charakteru. No ale jak mama zobaczyła, jak wyglądam, jak to wygląda, że ja nie jestem w stanie na przykład wstać z łóżka, że ja mdleję, tak? To bardzo szybko tam te procesy u mojej mamy poszły we właściwym kierunku. W sumie to się cieszę bardzo, bo to, że to tak, no niby moim kosztem, ale że ta zmiana w myśleniu mamy się tak błyskawicznie dokonała. No i zostałam u mamy przez tydzień. I to było tak, że zostałam u mamy przez tydzień, potem to był 8 marca ta niedziela i potem 12, 13 już się okazało, że dzieci nie idą do szkoły. Czyli w momencie, kiedy ja tam sobie leżałam i nabierałam sił i mama mnie karmiła, bo ja anemia, więc w ogóle musiałam jeść jak koń worek pietruszki dziennie, bo moja mama uważa, że to nic nie pietruszką pomaga. Pietruszką? Tak, pietruszka, tak. Okay. Słuchaj, wiesz, ja tej pietruszki wtedy zjadłam, naprawdę, ja 3 razy dziennie piłam taki koktajl ubity z pietruszki z czymś tam, nie? Ja się czułam naprawdę jak jakiś koń wyścigowy. Ale raczej spałaś? Jak to czułaś fizycznie? Nie, miałam duży problem wtedy ze spaniem. Nie byłaś w stanie nawet wstać, to ja też miałam taki stan, że po prostu chcesz, ale no mięśnie ci nie działają, nie? Jakby to jest ciało nie działa, no, ale to nie jest to, że ci się nie chce albo masz zły nastrój, tylko no nie działa. To nawet nie miało nic wspólnego z nastrojem, nie, tak naprawdę. Już po prostu organizm mówi sorry, nie. Myślę, że to było naprawdę fizjologiczne już na tym etapie, że ja pamiętam do tej pory, zresztą pisałam to w tym artykule, jak miałam przepisane tartyferon, żelazo miałam przepisane, które trzeba brać na czy wiadomo, tak? No więc jak się obudziłam o tej 3:30 którejś nocy tam u mamy, no to mówię, skoro wstałam tak wcześnie, zrobię tutaj jakiś wysiłek, coś pożytecznego, zacznę dobrze ten marcowy dzień, wezmę tabletkę. No to o 4:00 podjęłam postanowienie, że wezmę tabletkę tartyferonu, to o 6:00 ją wzięłam, bo mi to tyle czasu zajęło. A tabletka leżała obok. Tutaj, tak. No i szklanka wody oczywiście. Także no to rzeczywiście tak wyglądało. No i potem, ale... No mówię, od razu zaczęłam brać antydepresanty, od razu tam zaczęłam to wszystko jakoś tak aktywnie to do tego podeszłam. W związku z tym, jak już powiedziano, że zamykają szkoły i że dzieci idą od następnego tygodnia na zdalne nauczanie, będą siedziały w domu,
no to ja poczułam, że aha, fajnie, to ja już w niedzielę będę gotowa do tego, żeby przyjąć obowiązki matki, przyjąć obowiązki tam, no. Ale czułaś siłę, czy musiałaś się spiąć wewnętrznie? Musiałam się spiąć, okay. Musiałam się spiąć, no ale też, no umówmy się, że pomagałam sobie bardzo wtedy, no i chemią, i właśnie tym staraniem się o to, żeby zjeść normalnie na przykład, chociaż to mi się nie bardzo udawało. No i rzeczywiście po tym tygodniu wróciłam do domu i potem nagle się okazało, że jak jest ta pandemia, jak dzieci są w domu, jak ta sytuacja jest taka stresująca, jak wszystko jest takie przerażające, nowe, wszyscy są w panice, odwoływane są spotkania autorskie, nie wiemy, z czego będziemy żyć i tak dalej. A ja jeszcze miałam tam za sobą, dosłownie dwa miesiące wcześniej, żeśmy rozstali się z mężem, znaczy mąż się wyprowadził, święta się wyprowadził z domu, to ja nagle poczułam, że tak, no to jest mój żywioł, to jest fajne, to mi się podoba. Ja z dnia na dzień czułam się silniejsza, tak? Kiedy ten świat się wokół rozpadał, to ja mówiłam, dobrze, no po pierwsze fajnie, że wreszcie wy wiecie, jak to jest żyć cały czas w takiej sytuacji, w jakiej ja wydaje mi się, że żyłam. Takiego przeciągłego smutku? Czy... Przeciągłego stresu takiego, okay. Wiesz, takiego... Lęku? Lęku, takiego uczucia, że świat jest miejscem, w którym może się wydarzyć wszystko, co złe. Że moja wyobraźnia nie obejmuje tego zła, które może się doświadczyć, którego można doświadczyć w tym świecie, jak ja go postrzegam. No i co? No i ta pandemia paradoksalnie rzeczywiście dodała mi sił. Czy to było dobre, zdrowe, to ja ci nie powiem. Nie, niekoniecznie, nie? Może nie. Natomiast no, był to jakiś mechanizm, który pomógł mi to przetrwać. Rzeczywiście pomógł mi to przetrwać. Odpowiedzialność też dużo daje chyba. To znaczy odpowiedzialność za dzieci w tym przypadku sprawiła, że ja poszukałam pomocy. Bo gdybym nie miała tych dzieci w domu, na przykład bym była sama z kotem, czy sama ze zwierzętami. To byś leżała dalej? To bym leżała, tak. To bym leżała, aż ktoś by przyszedł i coś ze mną zrobił. A ponieważ no jednak jeszcze były te dzieci, no to poczułam, że no muszę nałożyć tę maseczkę tlenową, tak? Że muszę poprosić o pomoc. Ja dłużej mam problem z proszeniem o pomoc i myślę, że to jest... Taki dodatkowy element, który utrudnia chorowanie psychiczne. Jeżeli jeszcze w dodatku nie potrafisz prosić o pomoc, bo masz taki charakter, w tym przypadku charakter, no to naprawdę jest ciężko. Dlatego na przykład nie chodzę na terapię. Nie, w ogóle? Nie próbowałam? Próbowałam trzy razy próbowałam, tak. Najdłużej chodziłam przez dwa miesiące. Nie rozumiem tego. Ale nie rozumiesz, nie wiem, nurtów psychoterapii, czy tego jakby to miało działać, czy właśnie masz problem z tym proszeniem o pomoc? Wiesz, no to jest tak, że już nauczyłam się prosić o pomoc, nie sprawia mi to przyjemności, umówmy się, to nie jest dla mnie, nie jest to fajne, nie, zupełnie nie, no ale nauczyłam się, jak czuję, że muszę, to poproszę o pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o psychoterapię, to chyba... Ale to jest kwestia mojego prywatnego lęku, tak? Chyba bardziej wolę, żeby... Bo i psychiatrzy troszkę po omacku się poruszają, i psychoterapeuci się poruszają po omacku. I ja wolę, żeby się po omacku poruszał psychiatra w mojej biochemii, niż psychoterapeuta w moich uczuciach. Rozumiesz? To jest taki mój wybór, który... No może w jakiś sposób, nie wiem, no zamyka mnie w opinii niektórych na pełne wyzdrowienie, ale nie, ale wolę, żeby eksperymentowano z moją biochemią, niż żeby eksperymentowano z moimi uczuciami. A wróćmy do tego momentu, kiedy, o którym wcześniej wspomniałaś, że to jednak okazała się no nie depresja trwająca tyle lat, tylko że były te symptomy i wskazujące na to, że to może być choroba afektywna dwubiegunowa. Zasugerował ci to lekarz? Lekarka, tak. I ja nawet sprawdziłam, kiedy to się stało, ponieważ ja nawet napisałam wtedy post na Facebooku o tym. Haha, pani doktor zaproponowała mi, ale to głupie, nie? To znaczy, wartość literacka tego posta była dużo wyższa, to oczywiście. Na natomiast ja teraz streszczam. Jak znam twoją twórczość, tak, to tak. Ja tylko streszczam, tak, co tam było napisane. I to było już ze 3 lata temu, jak pierwszy raz pani doktor w ogóle wspomniała o czymś takim. No, a potem ona tak dobijała się do mnie z tą diagnozą. Inna rzecz, że tak naprawdę no taki stempel na tej diagnozie postawił zupełnie inny psychiatra, do którego trafiłam, ponieważ nie mogłam trafić do mojej pani doktor. No i on powiedział, że to raczej na pewno jest to. To ten, co mu gabinet przemeblowałaś? Tak. O czym pisałaś artykule? Tak. Ale zasugerowałaś, że to powinno wszystko stać gdzie indziej. Powinno wszystko stać gdzie indziej. Już nie mówiąc o tym, że kurczę, facet miał storczyki. Po prostu jak zobaczyłam te storczyki,
Zobaczyłam przystojnego, młodego mężczyznę, o inteligentnym wyrazie twarzy, komputer, biurko, fajne takie, z takiego gotekowego drewna. Naprawdę... I storczyki w gabinecie, tak? I te storczyki fioletowe. No i co? Storczyki... Coś mi tam, nie, kompletnie mi to nie pasowało. Znaczy, wydawało mi się, że storczyki, wiesz, no to jest taki rodzaj natręctwa oczywiście, ale ja jak widzę storczyki, no mnie Boże, przecież po co? Ale myślisz, że on cię obserwował, jak ty robiłaś jak potem... Jak przedstawiam to krzesełko, jak tam, no oczywiście, że tak, no myślę, że tak. No rzeczywiście byłam wtedy w takim dużym pobudzeniu i no i tak. No i, a jeszcze oczywiście no, to było tak, że to była, no to nie była pandemia w rozkwicie, bo to było lato, tak? Ale żyliśmy cały czas w tych obostrzeniach, więc to nie było tak, że ja mogłam sobie na przykład podejść do niego, usiąść z nim gdzieś bliżej. Byliśmy bez maseczek, bo on pilnował tego, żeby bez maseczek być. Wtedy, mimo że teoretycznie powinniśmy byli być wtedy jeszcze w maseczkach chyba, no ale to i ta cała, to wszystko, co normalnie bym zrobiła na przykład chodząc po tym gabinecie, czy tam rzeczywiście dotykając różnych przedmiotów, tutaj wykonałam za pomocą jakiegoś takiego jakiegoś jak takiego monologu. Jak nie możesz grać słowem, tak? Tak, tak. Zagadałaś tak, go. Tak, tak. Straszne to było i no i tak, i on chyba stwierdził właśnie wtedy, że jemu to wystarczy, nie? Że mu to wystarczy. No i rzeczywiście bardzo słusznie mu to wystarczyło. To znaczy, to kompletnie nowe leczenie, które potem mi włączono, ono przyniosło dobry efekt. Chociaż powiem ci szczerze, że bardzo się bałam. Mhm. Bardzo się bałam tych leków stabilizujących nastrój. No bo wiesz, no, jak jesteś poetką, to na co ci ten stabilny nastrój? Rozumiesz? Jak ja będę zarabiać teraz? Co ja teraz napiszę z tym stabilnym nastrojem? Nie? I rzeczywiście bardzo dużo miałam lęków związanych z tym, że przekroczę jakąś granicę brania tej kwetiapiny, która sprawi, że no, pozostanie że mi twórczość ci siądzie, tak? Tak, że w ogóle nie będzie żadnej twórczości. Nie będzie nawet twórczości, nawet już nie takiej twórczości, że ja nie będę nic pisać, tylko że ja po prostu stanę się nudną osobą. Bardzo się tego bałam. Nie? I na szczęście wtedy, mniej więcej wtedy ukazał się ten artykuł w Znaku i zaczęli do mnie pisać ludzie, którzy też przez to przechodzą i oni sami jakoś tak nawiązywali do tego tematu, czy to otępia, czy to nie otępia takie leczenie. Nie wiem, może to było troszkę tak, że oni próbowali, bo tam też autorzy, pisarze się do mnie zgłaszali, może oni próbowali tak zagadać to częściowe otępienie, które jest może jakimś efektem tych leków, ale wydaje mi się, że nie. I przekonano mnie, że warto, że, i że się da, i że się da. I teraz na przykład, napisał do mnie na przykład Michał Cichy, wtedy żeśmy się zakolegowali i to właściwie jemu chyba najbardziej zawdzięczam to, że wierzę w siebie, biorąc te stabilizatory nastroju. Wierzę w siebie jako pisarkę. Teraz ostatnio wpadliśmy na taki fajny pomysł, może napiszemy książkę razem, także... Znaczy na razie mamy straszne tytuły dla tej książki, ale... Okej, no. Tytuł to chyba na końcu się wymyśla, czy nie? No więc tu Michał już wymyślił tytuł... Na początek. Tak, na początek, tak. Może nie możesz zdradzać, słuchaj, no może teraz... Mogę, bo ja nie dopuszczę, żeby to się ukazało pod tym tytułem, bo ten tytuł brzmi Listy z biegunów, no więc przepraszam, ale nie, Michał, nie gniewaj się, to się nie wydarzy, ale sama książka jest fajnym pomysłem, tak. A jak odczuwałaś te leki na depresję? Jakie były twoje odczucia od tych leków, które bierzesz teraz, tak? Tamte się dłużej adaptowały? No właśnie, nie. Problem polega na tym, że ja miałam straszne skutki uboczne zawsze, ale to zawsze. To ja mam skutki uboczne na przykład na, nie wiem, na Taptin. Wiesz, na paracetamol. Ja bardzo żyję. Ale ostatnio, a to jest ciekawe, bo ostatnio czytałam książkę o genetycznej wyższości kobiet, napisaną przez mężczyznę. Nawet nie ma co dyskutować, po prostu rzeczywiście tak jest. No, jest coś takiego jak genetyczna wyższość kobiet. I tam w tej książce był rozdział poświęcony temu, jak dawkowanie leków jest kompletnie podporządkowane fizjologii mężczyzny. I jak kompletnie zaniedbuje się fizjologię kobiety, kiedy się rozpisuje dawkowania. Także my potrzebujemy zupełnie innych dawek substancji. Czasem w zupełnie innych, powiedzmy, synergiach z innymi substancjami, że to jest zupełnie co innego. No i ja na leki reagowałam właśnie przede wszystkim skutkami ubocznymi bardzo, bardzo takimi silnymi, ale też na leki, na antydepresanty reagowałam błyskawicznie. A to właśnie trochę dziwne, bo antydepresanty są rozkręcające. Ja znam tę teorię. Minimum dwa tygodnie takiej męki i fizycznej, i psychicznej, że to jest szalone, no bo coś, co ma ci pomóc i chciałabyś, żeby pomogło natychmiast. Ja pamiętam, bardzo się męczyłam, no bardzo, fizycznie i psychicznie. Natomiast wiesz co, no to powinno było mi dać do myślenia, ponieważ no, to jest też część z tego, co zrozumiałam, z tego, co mówiła pani doktor, też część tej kondycji właśnie dwubiegunowca, że on te leki bierze i one po tygodniu już działają w taki sposób, że on jest w euforii.
W małych dawkach, rozumiesz. A potem przychodzi w manię, bo bardzo dużo tych leków ma potencjał wyzwalania epizodów maniakalnych, czy hipomaniakalnych, u mnie hipomaniakalnych, tak? No bo takiej prawdziwej manii chwała Bogu jeszcze nie doświadczyłam. Może jak dzieci pójdą na studia. Bo hipomania to jest krótsza i łagodniejsza, krótsza i łagodniejsza, mania tak, jest tak, już tak, taka... Tak, tak. Nie wiem, czy usłyszałaś, że co powiedziałam o tym, że może jak dzieci pójdą na studia, to sobie pozwolę na epizod maniakalny. Mhm. Tak. No to napiszesz coś wielkiego pewnie wtedy. Albo nie. Albo i nie. Albo i nie. Albo a teraz bierzesz jakby dwa rodzaje leków? Nie biorę antydepresantów. Mhm. Rzeczywiście miałam taki pomysł z miesiąc temu mniej więcej, kiedy wydawało mi się, że smutek, jakiego doświadczam, jest bierze się z wewnątrz. Tak? To znaczy nie byłam w stanie znaleźć powodu dla aż takiego smutku w tym, co się dzieje na zewnątrz. I ponieważ stwierdziłam, że to się bierze z wewnątrz, no to uznałam, że może warto zapobiec rozwinięciu się tego smutku. No tak, że to może być epizod depresyjny. Że to może być tak, że to może być epizod depresyjny. I pani doktor powiedziała, że nie, że po prostu nie. Że ona nie chce, żebym ja włączała leki antydepresyjne, bo to się może skończyć niedobrze. Mam się po prostu, mam przeczekać. Jeżeli chcę, mogę brać więcej kwetiapiny, żeby mnie tak bardziej, prawda, stonowała. Ale nie włączajmy, bo nie warto ryzykować. I rzeczywiście to było tak, że poczekałam, nie włączałam, nie ryzykujemy, to nie ryzykujemy. Po prostu przeszło. Znaczy, no, nie, musiałam wtedy rzeczywiście usiąść i pomyśleć, co jest powodem mojego nastroju, tak naprawdę pomyśleć. Nie wiesz, co się wydarzyło, że tak gwałtownie zareagowałam emocjonalnie, no i przemyślałam to. No to fajnie, że umiesz do tego dojść sama, bo właśnie to jest coś, z czym często zwracamy się do psychoterapeuty na przykład, nie? W trakcie terapii. Dlaczego jest taki, psychoterapeuta pomaga odkryć, dlaczego jest ten zły nastrój. A to jest tak, ale wiesz co? I potrafisz sama do tego dojść. No, lata praktyki po pierwsze, a po drugie ja... Rozmów samej ze sobą. Tak, ja no też. Oczywiście, że tak, no przecież wiesz. No. Zresztą ja jestem dla siebie fascynującym rozmówcą, jak jestem w dobrej formie, tak? To, zresztą nawet moje dzieci, z moimi dziećmi mamy taką... Taki inside joke, albo nawet nie wiem, czy to można tak nazwać, ale to jest tak, że moje dzieci przychodzą do mnie i są ze mną w jednym pokoju i ja mówię, czy ja to, znaczy odnoszę się do czegoś, o czym właśnie myślałam i pytam dzieci, czy ja to powiedziałam, czy tylko pomyślałam, nie? No i to rzeczywiście jest tak, że pół na pół jest tak, że ja coś powiedziałam, pół na pół pomyślałam i to jest dla mnie jakby równoznaczny sposób rozmowy, tak, że ponieważ jestem z dziećmi od roku właściwie praktycznie cały czas w domu, to wygląda to tak, że jak siedzimy wszyscy razem i ja sobie coś pomyślę na przykład typu, a może byście nastawili zmywanie, to ja mam takie poczucie, że oni właściwie powinni odebrać to. Aha, ten komunikat, że ty nie musisz mówić, tak? Tak, że ja nie muszę mówić. No i rzeczywiście czasem się tak zdarza, że mnie się wydaje, że ja powiedziałam nastawcie zmywanie, albo wyjdźcie z psem, albo czy chcecie obejrzeć coś na Netflixie, albo czy zamawiamy maczka. Bo niestety robimy to dość często, zamawiamy maczka. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w wychowaniu dziecka, ale to rzeczywiście to jest mój duży upadek. No to i tak chyba nieduży błąd. Maczek, tak? W wychowaniu dziecka, okay. W porównaniu z innymi błędami, nie? Które ludzie popełniają. Znaczy, słuchaj, ja mam taki fatalny zwyczaj radzenia sobie z takimi dołkami, nie? Że coś tam mnie spotkało, miałam ciężki dzień. A to maczek czy słodycz, czy co? Nie, to ja wtedy zamawiam 20 nuggetsów. Okay. I mój Uber Eats, aplikacja mówi, już to zamawiałeś, chcesz zamówić następne 20 nuggetsów. Ja też tak mam, no. 20 nuggetsów, nie? No i tak właśnie. Tak. I mówię, tak, no powtórzyć, no. To była ciężka środa. Wolałabym, żeby ten Uber Eats na przykład mówił do mnie, zamiast czy powtórzyć zamówienie 20 nuggetsów, nie wiem, pisał do mnie, środa minie, tydzień zginie, czy coś takiego, rozumiesz? Jakieś tak, jakąś afirmację, taką, albo jakąś afirmację, tak, a nie, czy powtórzyć 20 nuggetsów, no ale... Co, a to działa, wiesz, działa rzeczywiście, 20 nuggetsów zawsze działa, jak już zjesz 20 nuggetsów, to potem... To już masz podkorek i potem... Ale tak, biczujesz się potem? Dobrze się czuję, tak. A dobrze się czujesz, a nie biczujesz się? A, czy biczuję się? Nie, dlaczego? No ja się biczuję za wszystko potem. Ale dlaczego, że co? No, że to był błąd, że nie powinnam, że to, że tamto i przytyję i w ogóle, no. No to przytyjesz, to schudniesz. No. Może dojdę do tego kiedyś, okay. Do takiego momentu, nie? Że przytyję, to schudnę. Ale ludzie cały czas tyją chudną, ja cały czas tyję chudną i co? No przecież jakbym się miała... Ja też, ale jakoś tak... Karcę się, nie? Za to, że tyję, a nie chwalę się za to, że chudnę. Ja się przestałam chwalić za to, że chudnę, jak schudłam troszkę za dużo. No tak. Mhm. To rzeczywiście wtedy stwierdziłam, że pierwszy raz w życiu mi się wydarzyło, że patrzyłam z lustra i mówiłam, nie, to nie jest dobre. To trzeba troszkę, trzeba zamówić 20 nuggetsów. No. Pisałaś o tym też w artykule, że nie mogłaś się pogodzić z tą diagnozą, tak. Że to nie jesteś ty jako wewnętrzna, taka zmiennonastrojowa, bo no, depresja to tak trochę też do artysty pasuje, nie? Tak. Nazwałaś to gorzką dumą, że nie mogłaś się pogodzić z tym, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa, że to jest choroba, czyli coś, co ci jest, a nie to, jaka jesteś. Mhm.
Tak, rzeczywiście to był dla mnie duży problem, ponieważ wydawało mi się, że ja mam taki, że jestem takim radosnym promyczkiem. Takim radosnym promyczkiem, który tak posuwa się na drodze tego bycia radosnym promyczkiem, aż po prostu stanie się takim samooślepiającym się słońcem. Nie? Tak, tak to widziałam, ale myślałam, że to jest mój charakter. Myślałam, że to jest coś, jakiś rodzaj daru, tak? W ten sposób. A ja nie mam tego daru myślenia o chorobie jako o darze. Tak? Nie potrafię tego. To jest dla mnie trudne bardzo myślenie. No i w momencie, kiedy się zorientowałam, że to, jak się zachowuję wtedy, kiedy jestem szczęśliwa, to nie jestem ja, tylko coś dysfunkcyjnego w moim mózgu, no rzeczywiście czułam się z tym źle. Poczułam się z tym źle. No i a z drugiej strony, no taka jest prawda, odkąd biorę stabilizatory nastroju, jestem inna. Nie robię tych rzeczy. A co robiłaś w maniach, w hipomaniach? No wiesz, no to jest cała skala, cała rozpiętość. No tak, bo na przykład jeżeli ktoś wygoogla, tak, chorobę afektywno-wybiegunową, bo się diagnozuje, myślę, że dużo ludzi to robi, sami się diagnozują, to tam są dosyć skrajne przypadki opisane, na przykład, że w manii zaciągasz kredyty, że uprawiasz hazard, uprawiasz nałogi, że łamiesz prędkość jadąc samochodem, że to są dosyć ekstremalne rzeczy, nie które ci się wydaje, że okej, to ja nie robię, tak? Ale to może być bardzo szerokie spektrum, nie? Że nie musisz wziąć gigantycznego kredytu i jak go nie weźmiesz, to myślisz sobie, a nie, to nie wziąłam kredytu, ani nie wydałam hajsów w kasynie, to nie mam tej choroby. Nie? No wiesz, to mogą być delikatniejsze rzeczy. Bo to chodzi o tę otoczkę. Ty mówisz teraz o tej otoczce, która, wiesz, tu jedziesz BMW 200 na godzinę po autostradzie, no to jesteś w manii, a jak jedziesz z Skodą Fabią na przykład 90 po terenie zabudowanym, to nie jesteś w manii. To nie jest tak. Tak, takie stereotypy, które są, wiesz, ale u mnie to było tak, że ta skala była naprawdę dość szeroka, przy czym na przykład wydawałam za dużo pieniędzy. Mhm. Ale ponieważ nigdy nie miałam za dużo pieniędzy, to nie były duże pieniądze obiektywnie, tak? Natomiast nadszarpywało to mój budżet w sposób oczywisty. Wydawałam dużo pieniędzy na kompletne głupoty, tak? To potrafiłam, no ale ponieważ byłam wtedy w związku z małżeńskim, z osobą, która zarabiała bardzo dobrze, no to dawało mi jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, no i też nie naruszało też stabilności rodziny, powiedzmy, jako tworu ekonomicznego. To też właśnie chyba ciężko pomyśleć, że coś może być nie tak. No okej, każdemu się zdarzy, nie? Że to jest... Nie. To szaleństwo, no taki mam dzień, nie wiem, potrzebowałam coś. No tak, ale jeżeli wydasz za dużo pieniędzy, to powiedzmy jest okej. Okay. Kiedy wydasz za dużo pieniędzy, kiedy codziennie przez tydzień wydajesz za dużo pieniędzy na głupoty i rośnie ci stos na przykład ubrań, których nigdy nie założysz, z metkami, prawda? I one leżą, i one kosztowały konkretne pieniądze, a dzieci potrzebują na przykład na dentystę, czy na gitarę, czy na balet, czy na coś tam, no to wiesz, no to wtedy już widzisz, że coś nie działa. Natomiast u mnie większym problemem było wchodzenie w relacje międzyludzkie, w które normalnie bym w życiu nie weszła. Naprawdę, to jest to stawałam się zupełnie inną osobą i nawiązywałam relacje z ludźmi, którzy normalnie w życiu by mnie nie zainteresowali. Nigdy nie postrzegłabym ich jako osoby, które mogą coś wnieść w moje życie i ja mogę wnieść w ich życie. I błyskawicznie windowałam tę znajomość na taki poziom rodzaju, nie wiem, takiego opętania, wiesz, takiego... Ciężko to wytłumaczyć. No po prostu zakochiwałam się jak maniaczka. Wiesz, w mężczyznach, w kobietach wszystko jedno, tak? To nie o to chodzi, bo to... Ale i bardzo taka szybko... Taka hardkorowa fascynacja, taka tak? totalna. I wiesz, no niektórym to imponowało, tak? Bo było im fajnie, że Bargielska ich kocha, tak? Po prostu po dwóch tygodniach czegokolwiek, w ogóle znajomości, nie? Albo że zrobiłaby dla nich wszystko. No ale większość normalnych ludzi w moim wieku, no takie zachowanie przeraża. I słusznie, prawda? I wiesz, a do mnie nie docierało, że to, co robię, to jest absolutny obłęd, że wiesz. A myślałeś, że to taka potrzeba poznania kogoś, posiadania, nie wiem, przyjaciela, a chodzi przygoda? Nie, przyjaciela, bo raczej przygody, tak? Takie przygody, która... Przy czym, wiesz, no ta przygoda... Wiesz, to jest tak, no... Na przykład mężczyźni potrafią się bardzo ładnie pochwalić swoją przyszłością seksualną, tak? Takimi wybrykami seksualnymi. No tak, nie, no tak. A kobiety to już... Kobiety po pierwsze się tym nie pochwalą, po drugie, jeżeli to w swoim gronie i powiedzą to w taki sposób, żeby maksymalnie to... I tak to trzeba ładnie opisać, nie? No. Tak, żeby to była taka fajna historia o tym, jaka jestem wyzwolona, nie? I w związku z tym ja na przykład mam duży problem z mówieniem o swoich, no właśnie, seksualnych wyskokach, tak? Ponieważ nagle się okazuje, że wszyscy dookoła są święci. Rozumiesz? Mężczyźni mają przygody, którymi się chwalą, kobiety mają przygody, którymi się chwalą, bo to jest dowód ich wyzwolenia, nie? I nikt nie ma przygody, której się wstydzi.
nie? No nikt o niej nie opowie, nie ma szans. Rozumiesz, no i to jest ta sytuacja, która zawsze była dla mnie szalenie zagadkowa, ponieważ mówię, no przecież to jest niemożliwe, żebym wśród swoich znajomych, a to nie jest tak, że ja mam samych znajomych, nie wiem, no sprzedawczynie z Żabki, które bardzo lubię, bo to są bardzo, znaczy mam konkretne teraz osoby na myśli, czy też na przykład, nie wiem, czy handlowcy, którzy są kolejną moją grupą osób, z którymi uwielbiam się spotykać, bo bardzo lubię ich sposób myślenia, tak, i ich sposób w ogóle komunikowania się ze światem. Ja mam też artystów znajomych, tak? No i co? I ci artyści nigdy nie zrobili w sferze seksualnej czegoś, czego by się naprawdę wstydzili? No tak to wygląda, jakby nie zrobili, nie? Ale wydaje mi się, że to taki trudny temat, że jakbyś grała w Prawda czy Wyzwanie w jakimś takim gronie, to łatwiej by ludziom inne rzeczy przychodziły do opowiedzenia niż życie seksualne. No ja rozumiem, tylko wiesz... Cały czas jest to, wiesz, takim tematem, że... Tak, myślisz, że tak? No, że okej, tym przyjaciółkom, takim najbliższym, coś, ale to jest trudny temat. No, też ale sama choroba jest trudnym tematem. No tak, tak. A te... Ale wiesz, wątek, o którym teraz rozmawiamy, nie? Tych przygód seksualnych albo w ogóle opowiadania o swoim życiu seksualnym jednak powoduje w ludziach tremę, nawet słuchających, nie? Że, tak, no. Oczywiście, rozumiem, że teraz może nie, wpędzam w jakąś niezręczność słuchających i ciebie, ale... Nie wpędzasz mnie absolutnie, ale obawiam się, że tutaj dotykamy takiego, wiesz, problemu kultury i Polski po prostu, no. I myślę, możemy, wiesz, antropologicznie teraz odlecieć, nie? No może to jest to, może to jest nasza polskość, tak? Tak, ale... tak, że tutaj polskość, no i żeby nam polskość, wiesz, tak nie... żebyś się nie czuła też dziwnie z tym, że nikt nie chce o tym gadać, ale to jest polskość. Praktycznie z niczym chyba nie czuję. Dobra polskość. Dziwnie. Tutaj są rzeczy, o których no, nie pogadamy z niektórymi ludźmi. No. No może to tak jest, tylko mówię, no to trzeba bardzo pilnować takiego, odrzucić od siebie to poczucie, że jest się jedynym świętym w towarzystwie. Tak, tak. I tyle. No, nie wymagać od innych, że to potwierdzą, bo wiadomo, że nie potwierdzą, ale też no, nie myśleć o sobie jako o jakimś, nie wiem, potworze z, nie wiadomo skąd, tak, no bo to też tak nie jest. Ale jeżeli o mnie chodzi, no to właśnie te moje zachowania dały mi chyba najwięcej do myślenia, nie? Że to było niebezpieczne, że to było niebezpieczne dla mnie i dla tych ludzi, dla naszych rodzin, dla... No po prostu to były naprawdę niebezpieczne zachowania. No i co? No i biorę te stabilizatory i jestem po prostu święta, dołączyłam do... A w twórczości ci to jakoś ta hipomania na przykład pomagała? Bardzo pomagała. Bo że jesteś w stanie napisać oczywiście, szybko coś pomaga. W chwilę, a myślałaś, że to jest co? Że to jest wena, przypływ taki... No tak myślałam. Znaczy byłam absolutnie pewna, że to jest tak, że ja skoro siadam i po prostu siedzę i piszę przez, nie wiem, miesiąc od rana do nocy, nie? To jest wena. To jest wena, bo ja jestem artystką. Także wiesz, no to też tak... Ale to z drugiej strony może była kwestia tego, że ja nie uważałam bardzo długo swojej pracy za pracę, w związku z tym no, nie miała ona jakiegoś specjalnie... Że to część ciebie, że to styl życia, że nie, to twój charakter, to chodzi. Czy co? Bardziej, na przykład jak dzieci szły do przedszkola i wiedziałam, że już będzie trzeba powiedzieć, kim jestem, to ja bardzo długo mówiłam o tym, że jestem na przykład dziennikarką, mimo że już miałam tam Nagrodę Gdynia, jedną, drugą, rozumiesz, no, jakieś tam nominacje do paszportu polityki i tak dalej. Nadal wydawało mi się, że to nie świadczy o tym, że ja jestem pisarką, rozumiesz. I w związku z tym, że takie miałam pojęcie na temat mojego etosu pracy, nigdy też nie robiłam tego w taki sposób, że no Justa, no jest poniedziałek, więc wstajesz, siadasz o 8 i siedzisz, nie wiem, do 1, aż coś napiszesz. Rozumiesz, no jeżeli miałam te zrywy, jeżeli miałam te weny i tak dalej, te natchnienia, no to czekałam, aż coś się wydarzy. Tak artyści. Bo tak artyści pracują. Artyści tak nie pracują. Aha, czyli artyści są jednak zdyscyplinowani. Tak, artyści są zdyscyplinowani. Ja się dopiero teraz w tym roku nauczyłam pracować, wiesz? No to jest straszne, bo ja mam 43 lata, rozumiesz? A zawód uprawiam od 3, tak? Czyli to już jest, no, kawał czasu, tak? Ja się w tym roku nauczyłam pracować, że po prostu, no dobra, no to napiszę 2 zdania, ale ja muszę odsiedzieć swoje przy komputerze, bo to jest mój zawód, no, a nie tam czekać, aż mi po prostu coś się wydarzy, coś mi przeskoczy w mózgu, zwłaszcza, że już nie przeskoczy i ja nie chcę, żeby przeskoczyło, nie? Nie chcę tego. Jesteś pogodzona? Z tą diagnozą? Mhm. Tak, zdecydowanie tak. Tak, już... Wiesz, no może to jest też kwestia tego, że ona z tych wszystkich diagnoz była może najtrudniejsza do przyjęcia i w związku z tym ja musiałam najwięcej włożyć w to, żeby to przepracować.
Ale masz to wreszcie, że wiesz, że to ale jest mam to. To. Bo tyle lat, jak miałaś depresję nawracającą, to ona wracała, odchodziła i to musi być męczące, tak? A nagle i wiesz, że byłaś źle zdiagnozowana. Bo no, ale to teraz wiem. Tak, teraz czytałam o tym, że właśnie HAT jest ciężkie do diagnozy i często mija bardzo, bardzo wiele lat od pierwszej wizyty do prawidłowej diagnozy. A teraz jakby już to masz, masz to w punkt, nie? Tak, masz taką instrukcję obsługi też. Mogę sobie z tym żyć teraz. No i sobie z tym żyję, jest dobrze. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ale na razie jestem bardzo zadowolona z tego. To był jeden z najlepszych, jeden z najlepszych roków, lat. No, o kurde! Pani pisarko, dziennikarko, felietonistka. Jak to się mówi? To był świetny rok. To był świetny rok. Ja zawsze, wiesz, takie zastępuję takimi. Mhm. To był świetny rok, wiesz, ten ostatni, o dziwo, dla mnie, naprawdę. Więc... No, wiele osób mówi, że to był bardzo, bardzo trudny rok. Nie, ja nie mówię, że był łatwy, ale ważny, tak. No, jakiś duży przełom. A jak znajomi w tym wszystkim? Znajomi, przyjaciele, rodzina bliższa, dalsza, jak oni się w tym odnaleźli, jak ty ich poinformowałaś, jak mama coś ci się zweryfikowało też znajomych? No wiesz, no to wróciło do takiego stanu naturalnego, to znaczy ja naturalnie mam mało znajomych. W tych stanach hipomaniakalnych miałam strasznie dużo znajomych, umawiałam się z każdym, po prostu chodziłam wszędzie, wiesz, to nie jest dla mnie naturalne, umawiać się z każdym, chodzić wszędzie, być towarzyską osobą. No i teraz wróciłam do tego stanu naturalnego, czyli znowu mam tych samych po prostu 5 znajomych, co od, to nie wiem, 20 lat, czy... Rodzice bardzo dobrze zareagowali na to znaczy przyjęli to i widzę, że tak nienachalnie, ale sprawują nade mną z oddali taki lekki nadzór. To jest bardzo fajne, to jest dobre. Ale pytają, taki dyskretny, bardzo w sensie dyskretny, nie ingerujący. Tak, bardzo dyskretny. Bardzo dyskretny. No i dogadałam się z siostrą mojej mamy, z moją ukochaną ciocią. Wreszcie się tak dogadałam, ponieważ okazało się, że ona się leczy psychiatrycznie od dawna, bo od 20 lat z okładem, bo jak przeszła na emeryturę, zaczęły się u niej kłopoty i od tej pory się leczy psychiatrycznie. I myśmy w sumie nigdy nie wiedzieli, co dokładnie cioci dolega. No i rzeczywiście ostatnio żeśmy z ciocią porozmawiały, okazało się, że ona też w sumie w tych wszystkich diagnozach doszła do tego, że to jest dwubiegunowa, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa, że to nie jest żadna nawracająca depresja, też okazało się, że to raczej w tym kierunku idzie, ale ponieważ u cioci to trwało i trwało, z kolei jej własne dzieci troszkę zaprzeczają tej chorobie, to... Zaprzeczają, bo nie mogą tak się z tym pogodzić? To jest śmieszna sprawa. Czy wiedzą lepiej, czy mają taki po prostu no, problem, że rodzic, nie? Że rodzina... Nie, to nie o to chodzi. To zupełnie nie o to chodzi, ponieważ wiem, że nikt z tej rodziny, którą zresztą bardzo kocham, tego nie obejrzy, to mogę to powiedzieć, bo to jest ciekawe. Zaprzeczają na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest zaprzeczenie mojego ciotecznego brata, który w ogóle nie postrzega sfery psychicznej jako czegoś, co może... ulec chorobie, tak? No w ogóle to się nie liczy, no tak? To jest coś, czym się nie zajmujemy. A drugie dziecko cioci, to znaczy jej córka, jest psychoterapeutką. I z kolei ona uważa, że wszystko należy leczyć psychoterapią. A ponieważ ciocia jest od 20 kilku lat na lekach i te leki jej pomagają, to jest niesamowite, bo to jest przedmiotem ciągłego konfliktu pomiędzy córką a ciocią. To, że Ania uważa, że to wszystko powinno było zostać sterapeutyzowane i że te leki to jest czyste zło. Także no, tu jest konflikt potężny, ponieważ no, sama rozumiesz, na czym polega ten konflikt, tak? No bo tutaj mamy coś, czemu Ania poświęciła całe życie, w co wierzy. I tutaj jest jej własna matka, która poszła zupełnie inną drogą. No, tak? Na wielu chyba płaszczyznach. Tak, tak. Nie? Także to jest. No, a my z ciocią się akurat świetnie dogadujemy. Jest dobrze. Jeszcze lepiej niż zawsze, więc. Spotykam się z takimi komentarzami, też tak miałam po opublikowaniu swojej rozmowy z Markiem Sekielskim, w której opowiedziałam o depresji. Dostałam mnóstwo wiadomości o tym, że to była ważna rozmowa, że wiele osób dziękuję za to, że potrafię tak bez wstydu o tym mówić. I ja myślę, że do tego dojrzałam gdzieś tam też na terapii, że oswojenie się z tym, że to jest choroba i to nie jest moja wina, spowodowało, że ja przestałam się tego wstydzić, nie? Że też przerobiłam to w kontaktach z lekarzami, że no to po prostu jest choroba, to nie jest wstyd. I to mnie też oczyściło, jak przyznałam się do tego, że choruję na depresję, jak przyznałam przed sobą, przed wszystkimi. To powiedziałaś, przyznałam się.
To tak, jest taki, no właśnie, no, gdzieś to, to, no, to siedzi, ale mnie złapałaś pięknie za słówko, no. Tak, przyznałam się, no, to jest jednak takie głęboko zakorzenione. I jest mi tak dużo lepiej i jestem na takim fajnym etapie świadomości w tym wszystkim. No gdzieś tam oczywiście cały czas walczę każdego dnia, no bo cały czas się leczę. A jak ty dochodziłaś do tego, żeby o tym napisać, żeby umieć o tym mówić? Przyszło ci to tak po prostu, czy jakaś taka droga? Ja chyba jestem, wiesz, patologicznie szczera. Ale to nie ma związku zawsze taka byłam, już jako trzylatka, czterolatka, to rodzice mnie o tym opowiadali. Jestem patologicznie szczera, czego nie należy mylić z otwartością, bo to zupełnie są dwie różne rzeczy, tak? I ja nie mam chyba takiego poczucia za bardzo, co wypada, co nie wypada. Może to są jakieś socjopatyczne cechy, tak? Ale chyba nie, wiesz, to po prostu jest... W związku z tym ja nie miałam problemu z tym, żeby mówić o tym, co mi jest, jeżeli jakoś pasowało to do rozmowy, natomiast nie miałam też takiej potrzeby wyjścia i powiedzenia wszystkim, że jest jak jest, takiego coming outu, wiesz, jakiegoś na przykład nie medialnego czy coś, tak? To w ogóle nie chodziło mi po głowie, natomiast ten artykuł w Znaku, to rzeczywiście zaproponowano mi, żebym go napisała jakoś na początku pandemii, w kwietniu, może w maju i ja powiedziałam, no tak, w sumie mogę to zrobić, no bo to właśnie poproszono, żebym opisała swoje przygody z leczeniem, w ogóle ze zdrowiem psychicznym. Powiedziałam, jasne, nie ma sprawy, napiszę to. A to w ogóle była strasznie taka bardzo w moim stylu sytuacja, ponieważ ja ten artykuł pisałam, on miał być duży. Zaczęłam go pisać od razu, pisałam go na pożyczonym laptopie od mamy i potem jak zwracałam ten laptop, okazało się, że skasowałam z tego laptopa wszystko, co tam było i okazało się, że skopiowałam na nowy laptop dokładnie wszystko z wyjątkiem tego artykułu. I to był czwartek, kiedy ja miałam poprawić ten artykuł, bo chwilę miałam go oddać, tak? I to był pierwszy raz, kiedy ja zrozumiałam, kiedy zareagowałam inaczej na taką sytuację, bo normalnie bym zareagowała absolutną paniką. Nie mam tego artykułu, znaczy mam go gdzieś w głowie, tak? On był duży, on był ważny, bardzo mi na nim zależało. I to był ten czwartek, kiedy ja zrozumiałam, że jestem w czarnej dupie kompletnie. I w piątek usiadłam i napisałam go od nowa. I wysłałam. Także ten artykuł jest dla mnie też ważny z tego względu, tak? Że to był jeden z takich ważniejszych razów, kiedy nie schowałam jak struś głowy w piasek w obliczu takiego fuck-upu strasznego, nie? Ale dlaczego ja to mówię? Bo co? Aha, o mówieniu o... Tak, tak. Nie, no także nie, także w ogóle nie miałam problemu. Potem miałam problem, bo sama wiesz jak jest, to znaczy część ludzi ci podziękuje, ale też znajdzie się część ludzi, którzy będą ci chcieli na przykład ustawić leki. Nie miałaś tak? Nie. Nie miałaś tak? Nie, nie, ja tak miałam. Rzeczywiście parę osób się do mnie zgłosiło z tym, co powinnam brać, jak powinnam brać, czego nie powinnam brać. Autentycznie. Ale znaczy nie lekarze. Nie, no oczywiście, że nie lekarze. No koledzy, koledzy znajomi albo osoby, których w ogóle nigdy w życiu nie widziałam na oczy, po prostu ludzie z Facebooka, tak, z folderu inny. Ten folder inny to jest w ogóle, no, to jest niesamowity kocioł emocji i poglądów, przynajmniej u mnie, tak, ale no, raz na jakiś czas trzeba tam zajrzeć i rzeczywiście folder inny wypełnił się takimi wiadomościami, że co powinnam jeść, jak powinnam, co mam teraz powinnam zrobić ze sobą, no, tak? Powinnaś, to jest moje ulubione słowo. Tak, tak, no i... Albo musisz, no. No powinnaś tak. I musisz. Powinnaś tak. I musisz. No tak, dużo było takich komunikatów. No i mówię, nie, no słuchajcie, no, znaczy dziękuję bardzo za troskę, ale zakładam, że wypływa to właśnie z troski, a nie z żadnych innych mniej, nie wiem, pochlebnych dla nich motywacji, no ale nie. No. A masz takie poczucie, że spotkałaś się może z tym, że ludzi krępuje ten temat zdrowia psychicznego albo... Jak na przykład mówisz, mam depresję, mam chorobę afektywną dwubiegunową, to jest takie lekkie skrępowanie, którego na przykład by nie było, jakbyś powiedziała, mam cukrzycę. Że jednak jest taki, wiesz, dziwny dystans, trochę nie wiadomo, co powiedzieć, jak się zachować, że jest taka stygma. No właśnie myślę nad tym, wiesz, bo ludziom, nowym ludziom, tak, o tym, że coś jest ze mną nie tak, zaczęłam mówić tak naprawdę w ubiegłym roku, bo
wcześniej no, nie było za bardzo okazji. To znaczy gdzieś tam przemycałam to w twórczości, że mam depresję, gdzieś tam na Facebooku napisałam, że mam nowe leki na depresję, że coś tam. Rozumiesz, no, to był ten temat jakoś tak, wszyscy wiedzieli, że coś tam ze mną jest, ale potem połowa artystów w Polsce się na coś leczy związanego z głową. Tak? Także, natomiast ludziom powiedzmy spoza branży, o tak to nazwijmy, chociaż to nie jest to określenie, których zaczęłam poznawać w zeszłym roku przy okazji innych aktywności niezawodowych, to mówiłam od razu na wejściu. Tak? Tak, tak. Rzeczywiście mówiłam od razu na wejściu. Cześć, jestem Justyna i... No, nie dokładnie tak, tak? Ale na przykład, wiesz co mnie tego nauczyło? Nauczyło mnie to takie wydarzenie, kiedy byłam, to też chyba pisałam w tym artykule, jak byłam ze znajomymi w saunie nad Wisłą. Mhm. Piękna zupełnie sytuacja, bo to na plaży i widok na Stare Miasto, ta sauna tam, potem morsowanie. Tak, morsowanie, potem sauna, potem morsowanie. Ja się czułam fatalnie, ja wiedziałam, że czuję się fatalnie, dlatego że... Znaczy, to moja głowa sprawia, że czuję się fatalnie, tak? I oni byli naprawdę bardzo przyjaźni, część z nich znałam, ta druga część, której nie znałam, naprawdę byli bardzo życzliwi, to było bardzo komfortowe towarzystwo i ja im wszystkim mówiłam, że się czuję źle, bo ja mam anemię, nie? I to, ten moment, a oni, wiesz, opiekowali się mną, odwieźli do domu i tak dalej, powiedziałam, po prostu jestem słaba, ja mam anemię, nie? I ten moment był takim przełomowym też dla mnie momentem, bo stwierdziłam, że ja nie wykorzystałam szansy, bo jakbym miała powiedziała, słuchajcie, no ja się czuję źle, bo w tej chwili mam na przykład lekki atak paniki, nie? Ja sobie tam usiądę w rogu, ale poczuję się lepiej, nie wiem, napiję się wody i zaraz do was wrócę, tak? I ja myślę, że zareagowaliby no, taką samą życzliwością, tak? A ci, którzy by nie zareagowali życzliwością, to bym wiedziała, że nie warto ich tam męczyć, nie? No, i drążyć tematu, no bo mają takie, a nie inne podejście i tak dalej. Także wtedy zrozumiałam, że lepiej jest powiedzieć prawdę, jeżeli tylko jest dobry moment na powiedzenie prawdy, a bardzo często się zdarza, no bo nie tracisz tej szansy, tak? Nie tracisz szansy na zbudowanie dobrej relacji. A tych dobrych relacji no, nie masz tak dużo. To nie jest tak, że to jest coś, co przychodzi, wiesz, ci trzy razy dziennie. No nie, no mimo, że tam można mieć 1000 znajomych na Facebooku, nie? No więc o tym tak mówię, naprawdę masz 15 realnych, tak? No więc o tym mówię i wiesz, jeżeli możesz zbudować relacje, to powiedz w wielkim skrócie, kim jesteś na początku, a nie buduj jakiejś fikcji, wiesz. A spotkałaś się na przykład, nie wiem, z takim komentarzem, że to kogoś zaskoczyło i myślałam, że jesteś, nie wiem, taką artystką i to z tego wynika, że jesteś artystką, bo ja na przykład miałam taki odzew, wiele osób, które mnie znało gdzieś tam zawodowo, nie prywatnie, ale gdzieś zawodowo wiele lat przepracowaliśmy razem, nie spodziewałam, w ogóle nie było po tobie widać, nie spodziewałam się, nie spodziewałem się, w życiu bym nie pomyślał, że ty, a ja tak sobie pomyślałam, no kurczę, no jakby to, że ja mam depresję, to nie znaczy, że będę wyć w pracy, tak? Ja się mobilizowałam do pracy i to, że mam depresję, to nie znaczy, że ja płaczę non stop. Ja też się bardzo często śmieję, bardzo dużo się śmieję, sama z siebie na przykład się śmieję, chociaż Marek Sekielski mi powiedział któregoś razu, że zaśmiewam emocje i powiem ci, że to mi tak weszło, że cały dzień byłam zdenerwowana i na niego i też cały czas myślałam o tym, czy ja nie za dużo tak sama z siebie się śmieję i w ogóle, czy nie za dużo się śmieję, że to może jest jednak jakiś problem, takie zaśmiewanie. Ale faktycznie, no jakby byłam osobą też wesołą i no nie obnosiłam się z tym, że mam depresję, tak? Bo, no bo co? Jak to zrobić? Nie? Więc bardzo dużo osób się zdziwiło, że jak to? Ale ty, taka pozytywna osoba, tak? Taka pozytywnie zakręcona, optymistka, masz depresję? No tak, no. Jest tak w pracy, a w domu jest tak, że zaskoczyło się wiele osób tym moim wyznaniem. A ty miałaś coś takiego, że myśleli, myślałem, że jesteś, że to twoja twórczość, że to twój charakter, nie? To jaka jestem, a nie co mi jest. To może, bo moja praca na czym polega tak naprawdę? Ta część, która jest widoczna dla ludzi, ona polega na spotkaniach autorskich, których rzeczywiście przed pandemią było bardzo, bardzo dużo. I moje spotkania autorskie, one są rodzajami stand-upów, umówmy się. Jakoś tak to się samo tak wydarzyło. Świetna. Jestem niezła, wiesz, naprawdę, to jest niezłe, ale to też dlatego, że ja mam raczej potrzebę rozśmieszenia ludzi, mam ogromną potrzebę rozśmieszenia ludzi. W związku z tym ja nawet jak idę i opowiadam jakieś bardzo swojej ponurej książce, to staram się, żeby ci ludzie, żeby publiczność się śmiała, bo to jest dla mnie bardzo ważne, tak? I w związku z tym miałam taką reputację osoby, no właśnie takiego kogoś, takiego Robina Williamsa. No a potem William się powieśmy na klamce, tak? I to był dla mnie bardzo dobry moment, wiesz? To znaczy, ja myślę, że dla wielu osób to był bardzo dobry moment, bo śmierć Robina Williamsa była
takim, w tym takim, w ramach tej kultury wierzchnijskiej, takiej tej kultury masowej i tak dalej, to był taki moment, kiedy ludzie masowo zaczęli myśleć o tym, że jest ta rozbieżność między emploi artysty, a tym, co on ma w środku, tak? I że to może być naprawdę rozbieżność gigantyczna, no to są dwa bieguny i że tak naprawdę te osoby, które nas najlepiej rozśmieszają, potrafią być, to jest takie trywialne, nie? Ale najbardziej smutnymi osobami, jakie znamy, tak? I ta jego śmierć i potem te różne takie kolejne takie medialne śmierci osób chorych na depresję, które uważaliśmy za osoby właśnie wesołe, tak? No to moim zdaniem zrobiły, przepraszam, to zabrzmi okropnie, co teraz powiem, to jest ta moja patologiczna szczerość znowu, ale to zrobiło ogromnie dużo dobrego, że w ten sposób zaczęto patrzeć na, no właśnie na sam problem depresji, tak, ale czy po mnie się spodziewano, no to jest tak, no najbliższa rodzina, no to już od jakiegoś czasu śledziła, to wiedziała, jak to wygląda, tak, że mam takie tendencje potem, że zaczęłam chorować, że zaczęłam brać leki. Znajomych, tak jak mówię, no w tych takich stanach normalnych i depresyjnych nie miałam dużo, więc tutaj nie miał mnie kto oceniać specjalnie. No mąż na przykład, z którym przeżyłam 20 lat prawie, który znał mnie najlepiej w ogóle ze wszystkich osób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Nie pomyślał nigdy o tym? Nie, mąż uważał, że tak. Mąż uważał, że czy myślał, że taki masz charakter po prostu? Nie. On uważał, że... On ma takie pojęcie na mój temat, że cokolwiek zrobię, to do mnie pasuje. Okej. Okay. Tak. To i uważam, że to jest bardzo słuszna ocena, że to nie jestem obliczalną osobą w takim sensie, że no po prostu wszystko do mnie pasuje w jego ocenie. No i także on nigdy nie miał z tym problemu. Tak, miałam depresję, to miałam depresję. Teraz jak przeczytał w gazecie, że mam przeczytał, że mam HAT, powiedział, że tak, że jego zdaniem okay. To jest właśnie ten kierunek, tak, że powinnam iść w tym kierunku. Ja mówię, w którym kierunku mam iść, no, dwubiegunówki, tak. Moim zdaniem, że to jest dobra diagnoza. Także... Aha, czyli jeszcze mąż się dobrze zdiagnozował. Tak, mąż powiedział, że tak, że on coś tak przewidywał, no ale już tam był zajęty swoimi sprawami, ja byłam zajęta swoimi sprawami, no zbliżał się rozwód, znaczy rozstanie, więc żeśmy tam nie rozmawiali dużo na temat tego, że to może być HAT, ale jak mój mąż to przyklepał, to ja mówię, jest dobrze. Jak już on powiedział, że to jest trafne, to znaczy, że lekarze się nie mylili. Także tak to wyglądało. No. Tak. Dziękuję ci bardzo za to, że się podzieliłaś z nami i swoją historią i tym też, że nie ma się czego wstydzić, nie? Trzeba iść po pomoc. To jest chyba ważne. Chciałabym tak jakoś mądrym zdaniem, przesłaniem dać zakończyć. Nadzieję. Tak, dać nadzieję. Przede wszystkim dać nadzieję. Mówiłem, że jak się nie da na koniec nadziei, to trzeba koniecznie dać na koniec nadziei. No jest nadzieja, oczywiście, że jest nadzieja. Jest leczenie, wszystko można unormować albo farmakoterapią, albo jak ktoś chce, to psychoterapią. Chociaż muszę coś powiedzieć, mogę na koniec coś powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Było coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu zapisałam się na darmowe webinarium związane z budowaniem trwałych relacji, związków międzyludzkich. I to jakaś taka pani prowadziła, miała na imię tak jak ja, była terapeutką, więc uznałam, że to jest taki, no, podoba mi się, tak? Czuję takie dobre vibes od niej idące i ode mnie do niej idące. I po ilu minutach stwierdziłaś, że gada bzdury? No dosłownie po dwóch, ponieważ ona powiedziała, że na szczęśliwy związek mają szansę absolutnie wszyscy, z wyjątkiem osób po zbyt wielkich traumach i z diagnozami psychiatrycznymi. I wtedy zrozumiałam, ile jest jeszcze pracy do zrobienia tak naprawdę w tej dziedzinie, tak? Oczywiście zostałam na całą resztę tego z przekory, nie? Tego warsztatu, słuchałam, co było mówione dalej, ale wiesz, no to mi dało do myślenia, nie? Że nadal są ludzie, którzy są terapeutami, znaczy coachami powiedzmy bardziej, tak? Ale jednocześnie są wykształconymi ludźmi w dziedzinie psychiki ludzkiej i jednak chcą nam tę nadzieję odebrać. Otóż nie damy sobie odebrać nadziei. Ja jestem w ogóle w szczęśliwym związku teraz. O, super. I to jest najlepsze, tak. Czyli jest nadzieja. Tak, jest nadzieja, tak. To się cieszę. Dzięki wielkie. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.